się Katarzyna Bojko, jestem lekarzem stomatologiem i od 10 lat prowadzę Centrum Stomatologiczne Uśmiech na 5 we Wrocławiu. W naszej bazie jest zarejestrowanych ponad 8000 pacjentów, a tygodniowo realizujemy przeciętnie około 400 wizyt. Więc prowadzenie dokumentacji zabiera wiele czasu, szczególnie odszukiwanie kart pacjenta w tradycyjnym archiwum. Dzięki oprogramowaniu PL-Med Stomatologia ograniczyliśmy do minimum ilość dokumentów w formie papierowej. Błyskawiczny dostęp do informacji zarówno z recepcji, jak i z gabinetów ułatwił pracę lekarzom, jak i personelowi. Podpis pacjenta potrzebny jest do udostępnienia danych osobowych, do zgody na leczenie i zabiegi oraz do zatwierdzenia zgody na koszty leczenia. Zbieranie podpisów od pacjentów zajmuje sporo czasu, ponieważ czasami musi być to wykonane na kilku dokumentach. I oczywiście generuje też koszty. Firma PL-Dent, z której oprogramowania korzystamy, podłączyła do medycznego edytora tekstów tablet do podpisów firmy Wacom STU520. Z tego też tabletu korzystają nasi pacjenci, podpisując wszelkie zgody. Wykorzystanie podpisu cyfrowego umożliwia nam zaoszczędzenie pieniędzy na wydrukach oraz zaoszczędzenie czasu, który możemy poświęcić w całości naszym pacjentom. Wszyscy nasi pracownicy przyjęli tablet z ogromną radością i oswoili się z nim bardzo szybko, wykorzystując to w codziennej pracy. Nazywam się Olgierd Botuć, jestem współwłaścicielem firmy PL-Dent, która od ponad 10 lat specjalizuje się w produkcji oprogramowania dla stomatologii i medycyny. W chwili obecnej nasze oprogramowanie PL-Med działa w liczbie kilku tysięcy licencji we wszystkich regionach Polski, praktycznie w każdym mieście i między innymi jednym z naszych klientów jest przychodnia Uśmiech na 5 we Wrocławiu. Aktualne regulacje prawne wymuszają na lekarzach podczas prowadzenia dokumentacji medycznej umieszczanie na dokumentach odręcznych podpisów pacjentów. Było naturalną konsekwencją, że do najnowszej wersji naszego medycznego edytora tekstu dołożymy funkcjonalność, która umożliwi gromadzenie dokumentów przez lekarzy, które umożliwiają i są opatrzone odręcznymi podpisami pacjentów. Zastosowanie tabletów Wacom w codziennej praktyce lekarskiej przede wszystkim skraca czas przygotowywania dokumentacji, redukuje koszty i eliminuje wszystkie problemy, które powstają na skutek gromadzenia tworzonej dokumentacji przez naszych użytkowników.